Tak, to my jesteśmy w tej chwili w siedzibie Raciborskiego Funduszu Lokalnego, gdzie powstają świece okopowe. I rozmawiamy z człowiekiem, który trochę zainicjował jakby tą akcję. Jak może pan przedstawić się i opowiedzieć, jak to się stało, że teraz sporo osób wytwarza świece okopowe? Tak, nazywam się Nazar Wadziuk, przyjechałem do polskiej, jak wybuchnęła wojna, czyli od lutego 22 roku. I taki spadł mi taki pomysł, żeby jakoś w jakiś sposób pomagać tym żołnierzom, które teraz bronią nasz kraj. I no, takim jednym takim pomysłem było robienie świec okopowych. No i tak spotkaliśmy z funduszem i fundusz zaskoczyło ten mój pomysł i pomogli właśnie z tym pomieszczeniem. No i tak dało się nam zorganizować świece i kartony i, no, i inne rzeczy, które nam potrzebne dla wybudowania tych świec. Ile osób przychodzi pracować nad tym? Bo to spora grupa. Tak, taka grupa, no teraz największa grupa, od 5 do 10 osób. Codziennie? Tam jak mogą? Jak mogą, tak. Okay. Kilka razy w tygodniu. Pan już zrobił taką ileś tam tych świec. Ile taka jedna świeca potrzebuje czasu, żeby człowiek ją zrobił? Ile potrzeba jakiegoś czasu, zaangażowania, żeby powstała jedna świeca? No to może być, no nie wiem, tak nie liczyliśmy, ale w ciągu jednego dnia to robimy około od 50 do 100 świec. No to bardzo dużo. I one pojadą na Ukrainę, tak? I tam będą służyły. Właśnie, gdzie? Oni najbardziej oni są potrzebne dla żołnierzy, które w zimie i w okopach prawdopodobnie, że potrzebują tego ciepła najbardziej. Ona daje ciepło, daje ciepło i można coś nawet ugotować, czy herbatkę przygotować, czy nawet coś rozgrzeć, jakieś jedzenie. Ile chciałby pan takich świec, żeby stąd wyszło? Jaki jest taki docelowy? Nie mamy. Wiem, że nie ma limitu. Ile się da? Nie ma limitu, bo myślę, że nawet jak wszyscy żołnierze będą mieć te świece, to nawet proste ludzie z tych wschodnich okręgów będą potrzebować takich rzeczy do ogrzewania po prostu, które zostali bez mieszkania. To jest pewnego rodzaju taki wkład pana w to, co się tam dzieje, taka chęć pomocy. Jak pan się czuje jakby tutaj, będąc tyle kilometrów z dalsza, wobec tej całej sytuacji? Jak pan to przeżywa, będąc tu, niestety na odległość, wygnany trochę taki? Tak, no codziennie oglądam nowiny i patrzę na to niesamowite, co się dzieje teraz w naszym kraju. Nie mogę po prostu siedzieć i nic nie robić. Chcę pomagać, jak mogę, w jaki sposób mogę. Tak. Wierzy pan w szybki koniec tego, co się dzieje? Myśli pan, że rok 2023 przyniesie pokój? Chciałbym, wszyscy by chciały, żeby tak się stało, ale nie wiadomo, czy to tak będzie, czy skończy się wojna w tym roku. Ale na razie chcemy ogrzeć jak najwięcej osób. Pięknie, dobra, fajnie.